Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Dzisiaj mamy tego Dodge'a Vipera ACR-a. Będziemy sobie nim jeździć. Cyk, tak on wygląda. Jaki wielki spoiler, kurczę. Ej, on z przodu nie wygląda jakby był taki wielki. On jest naprawdę... Ja nie mogę. Tu można obiad dla całej rodziny postawić. Zobaczcie, tak wygląda sobie w środku. Tu możemy jakiś bodykit zainstalować. Zaraz zobaczymy. Jak się tu otwiera maskę? Czy da się? Widzę, że tutaj z boku chyba nie ma takiej możliwości. Ale ten przód jest ogromny, ten Viper jest ogromny. Wiecie, co będziemy z nim robić dzisiaj? To jest wersja Horizon Edition z premium do kredytów. Zobaczmy. Aha, ja go chyba zainstalowałem już. Aha, ja go już ulepszyłem wcześniej. Spoko. No dobrze, zobaczymy, co on tutaj ma. Chyba... Co jest z tą statystyką? What the fuck? Ja go chyba ulepszyłem na maksa, ale nie pamiętam, żebym coś tutaj... Nie, no jest ulepszony konkretnie. Ja pierdziu. Co to jest z nim zrobione tutaj? On ma tą premię do kredytów i chciałbym sobie sprawdzić, jak będzie się nim jechać. Ile jesteśmy w stanie zarobić nim kredytów na Goliacie po jednym okrążeniu? Powinien być bardzo szybki, ma strasznie dużo mocy. Napęd na tył, ogromna prędkość maksymalna, ale ponieważ jest taka ogromna moc, ja nie wiem, czy będę w stanie go opanować. I o, ten spoiler jest zajebisty pod tym względem, że on jeszcze jest regulowany. Nie dość, że to jest spoiler ACR, to jeszcze możemy go regulować. Sprawdzę tylko, czy wszystko jest tu ok. Opony możemy szersze dać z tyłu, to niewiele da tak naprawdę, bo no podejrzewam, że w ogóle trakcji to ten samochód nie będzie miał. Nie wiem, jak nim wystartuje na tym Goliacie, jak tam startujemy z plaży. Jestem ciekawy, jak będzie brzmiał. Czy mamy tu zrobionego jakiegoś swapa? Tak, jest swap na V12. Oh my god, nie wiem, co to będzie, ale hardcore. Posłuchamy, jak ta V12 brzmi. Aha, tu już klasa X jest. Możemy zrobić go do klasy X, ale dobrze. Spróbujemy tak. Zobaczymy, jak będzie jeździł. Najwyżej coś tutaj pozmieniam. 3000 kredytów. Prawdę mówiąc, wolałbym silnik seryjny i ten silnik seryjny jakoś tam podkręcić, bo podejrzewam, że ta V12 po pierwsze będzie brzmieć tutaj w Forcie okropnie, a po drugie... nie brzmi tak źle. A po drugie nie będę miał w ogóle trakcji, nie będę mógł zapanować nad tym samochodem. Więc sprawdźmy, jak on się spisuje. Nie, to jest zdecydowanie za dużo mocy dla mnie. Nie dam rady tej mocy wykorzystać nawet. I poza tym brzmi jak nie Viper. Nie, nie, nie. Musimy dać tutaj seryjny silnik. I coś z tym seryjnym pokombinujemy. Ja myślę, że też go się da spokojnie do S2 zrobić. Nawet jak będzie te 950 punktów, to mi to wystarczy w 100%. Żeby tutaj bawić się w tej klasie. No ale kurde. Dodatkowe uturbienie tu jakieś jest. No ale tego nie będę dawał. Niech będzie bez. No i tylko sobie tu ulepszymy silnik. Pewnie skrzynię biegów będzie trzeba też tutaj. Myślę, że i tak się go da nieźle podnieść. Byleby nie brzmiał jak jakaś kosiarka. Te V12 tu w Fordzie brzmią okropnie. Nie podoba mi się ten dźwięk. Zwłaszcza jak widzę takiego Dodge'a Vipera. Chciałbym, żeby on jakoś bardziej rasowo brzmiał. Zaraz zobaczymy zresztą, jak będzie brzmiał na tym seryjnym silniku, mocno zmodyfikowany. Widzimy, że tutaj już statystyki spadały. To znaczy, że trakcja będzie do dupy. Jeszcze tutaj popatrzę. Aha, tu możemy go zrobić na offroad. Tego robić nie będziemy. Możemy go odciążyć, możemy założyć kratkę. Plus 25 kg, 23 chyba kilogramy. Sprzęgło, skrzynia biegów jest, wał i dyferencjał, wszystko mamy. Więc teraz nie będzie miał takiego ogromnego momentu obrotowego i być może uda się go opanować. Tak, tu już mamy wszystko poinstalowane, instalujemy 27 tysięcy kredytów, spoko. Powinniśmy spokojnie na Goliacie to odrobić, zwłaszcza, że ten samochód ma premię do kredytów. Uwaga.
No i teraz brzmi zupełnie inaczej, moim zdaniem lepiej. Szybciej łapie trakcję, więc no kurczę, teraz to jest Viper po prostu. Teraz powinno się udać jakoś nim ogarnąć temat. Wow. Dobrze. Zobaczymy, jakie on ma tutaj osiągi. Coś czuję, że będzie trzeba zrobić jakiś tunik ze skrzynią biegów. 300... O, w klasie S2 322 km na godzinę to jest... 332 km na godzinę to jest słabizna. To jest słabizna. On tu... On się na Goliacie nie spisze. Moglibyśmy spróbować mu to uturbienie wrąbać. Kurde, słabo trochę. On na Goliacie będzie za słaby. Z tą V12 byłoby lepiej, tylko gorzej z trakcją wtedy. Spróbujemy mu dać tutaj jakąś sprężarkę. I zobaczymy, jak będzie sobie ze sprężarką. Powinna prędkość maksymalna wzrosnąć. Tak, trochę wzrosła prędkość, niewiele. Tutaj mamy start gorszy. No dobrze, dajmy tak. I jeszcze możemy ulepszyć. No właśnie, prowadzenie nam spadło. Wiadomo czemu. Pewnie trakcja będzie... Będzie ciężko opanować ten samochód. Trakcja będzie teraz okropna. Zobaczymy. No tak jak się spodziewałem, nie jest najlepiej, ale jeszcze możemy coś tutaj zrobić. Teraz mamy trochę więcej tego momentu, więc można zwiększyć jeszcze, wydłużyć przełożenia, dzięki czemu mamy 361 km na godzinę na dalej standardowym silniku. Trochę za duży kąt. Okej. Tutaj przód miękkie, tył w miarę miękki, tłumienie dajmy miększe i zawieszenie trochę wyżej, bo jest za nisko. Tył 10 cm, a aerodynamika, docisk, dyferencja. O, myślałem, że jeszcze, że jest gdzieś tak na 75%, a on już jest, był zjechany ten dyferencjał, więc on już jest ustawiony luźno, a i tak będzie zdzierał. Kurde. No nic, zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Nie wiem, jak będzie na zakrętach. Trzeba będzie to przetestować. Jej, coś tutaj. Jeszcze stabilizatory są. No, zbyt sztywne. Teraz powinno być dobrze. Wow, autobus. Tak, teraz ze stabilizatorami jest lepiej. Wtedy był taki... Aż za bardzo responsywny, no. Lekko się skręciło, ja miałem wrażenie, że zaraz wpadnę w poślizg. No dobra, to chodźmy na tego Goliata, zobaczymy, czy uda się coś ogarnąć. Nawet jak nie dojadę pierwszy, to... Kurczę, i tak czuję, że ten samochód coś za mało mocy ma, wiecie? Jednak ta V12, chyba po to ją właśnie zainstalowałem, żeby ten samochód jakoś jeździł, ale z drugiej strony... I tak nie wykorzystam tej mocy, chyba że przy wyższych prędkościach bym wykorzystał, bo przy niższych prędkościach to ze tym startem i wyjściem z zakrętu jest okropnie, więc to się tutaj nie spisze. Jedziemy na Goliat. No i tutaj też pewnie nie wystartuje. I bierzemy Vipera. Vipery zawsze jakoś tak słabo się prowadziły. Jest starsza wersja Vipera. Tutaj, w każdej grze, ja tu nie mówię z realnego świata, tylko mówię, że w każdej grze wyścigowej te Vipery słabo się prowadzą. To jest jakiś ewenement tych Viperów. Może w rzeczywistości też tak jest, nie wiem, nie jeździłem. Ale z tego co słyszałem, jest taki kanał na YouTubie, on się teraz bardzo wybił w ostatnim roku. Takich dwóch chłopaków, braci, założyli firmę i oni kupują różne fajne samochody i oni, jeden właśnie z nich miał Vipera. Tylko nie tego, jakiegoś starszego, ale i tak wyrąbistego, zajebistego. To mówił, że strasznie się przegrzewa układ wydechowy. Na tyle, że można, jak się otworzy drzwi, bo przy Viperze mamy, jak wam to pokażę zaraz, w Viperze mamy wydechy po boku.
tak? I tutaj jak się otworzy drzwi w tym miejscu, no to to miejsce się bardzo nagrzewa na tyle, że można na tym normalnie smażyć jajka. I gościu nawet zrobił filmik, jak smaży na tym jajka, także tak to wygląda. Ale auto jest fantastyczne z wyglądu, bardzo mi się podoba. Jest to mega męski samochód przede wszystkim. Nie widziałbym kobiety w takim Viperze. No chyba, że ktoś oglądał film, oglądaliście film Wanted? Z Angeliną Jolie, jak jeździła Viperem i zgarnęła tego kolesia bokiem. No to właśnie tam też fajnie Viperek wyglądał. I niby taki niekobiecy, a jednak Angelina fajnie w nim wyglądała. Chociaż nie przepadam za tą aktorką, bo ona tak strasznie lubi być chuda. Ale to tylko dla... to tylko dla osób, które są w temacie, jeśli chodzi o nią. Bo taka dziwna postać jest w ogóle. Co ten z przodu taki? Ej, widzieliście go? Patrzcie na tą BMW-kę. Cofnę kawałek. Zobaczcie, ona ma strasznie... straszne zawieszenie, strasznie miękkie. Patrzcie na tą BMW-kę, obserwujcie ją z przodu. Zobaczcie, kurde, poskakuje na każdym wyboju, jak to śmiesznie wygląda. Tutaj jakieś, no, skacze, to jest chyba E36, tak? M3. No dobra, ale skupię się na tym Viperku, jakoś się trzyma tej drogi, jeszcze. Lata na boki z tą dupą, śmieszna sprawa. Ciekawe właśnie, czy te boty, jak jeżdżą tymi samochodami, czy mają taki tuning, jak robią ci gracze. What? Co to było? Odbiłem się od tego suwa i mnie wbiło na barierkę i od barierki się odbiłem, spoko. Ale myślę, że to nie ma znaczenia, te boty i tak są przegięte. Dobrze, słuchajcie, wysuwam się powoli na prowadzenie. Doganiam jedynkę. Nie wiem, co tam z przodu jedzie, coś żółtego. I zapierdziela. Ładnie zakręty robi. I tutaj teraz się spisuje docisk, który jest świetny w tym Viperze. Przy tych wyższych prędkościach naprawdę pokonywanie zakrętów nie jest problemem. To chyba jakieś Aventador, jakieś Lamborghini. Nie wiem, czy Aventador, czy może... O, shit, zawsze ten zakręt okropnie robię. Chyba Aventador tam z przodu jedzie, albo może być to też Reventon. One te światełka mają podobne z tyłu. I zaraz go dogonimy, myślę, tylko muszę się tu skupić. Wow! To było niezłe, panie Viperze. Aventador. To było niezłe, ten zakręt ładnie tutaj połknął. Widzieliście, strzałki były na czerwono, a on się zmieścił na jezdni. Bardzo fajnie. Zredukowałem tutaj tylko bieg, nie hamowałem, bo... A! W Fordzie jest tak, że jak się hamuje, to te samochody bardzo mocno się zdestabilizują. I czasami redukcja biegów działa dużo, dużo lepiej. Tylko znowu jak redukujemy, to nie możemy mieć za wysokich obrotów na tym... biegu wyższym, bo mogą być problemy. Tak, jeśli chodzi o pokonywanie takich gładkich zakrętów, to Viper jest świetny. Wcześniej był zbyt responsywny, ale udało się to naprawić. Dobre ospoilerowanie. No i teraz tak, 370 chyba tam mieliśmy, czy 360 km na godzinę. W klasie S2 mówiłem, że to nie jest najlepiej, jeśli jedzie się właśnie wyścig Goliat, ale w większości przypadków, jak jeździmy jakiekolwiek wyścigi na multiplayerze, najważniejsze jest i tak przyspieszenie. Może nie samo przyspieszenie wynikające ze statystyk, tylko takie przyspieszenie efektywne samochodu, czyli połączone z dobrą trakcją i ogólnie, no nie? Czyli tutaj mam na myśli samochody z napędem na 4 koła, no bo takie przeważnie wygrywają. Ech, kurczę, jak ja lubię w tym miejscu zdjęcia robić o tej porze. Jeszcze Viper, on tu tak fajnie pasuje. Ach, jak on super wygląda i się komponuje z tym tłem. I te przednie światła. No powiedzcie, czy to nie jest super? O, ale ekstra wygląda. Kurde, to jest fura, nie? Może tak zrobimy?
Okej. No i gra, jest okej. Robimy mu fotkę i jedziemy dalej. Na razie daję sobie radę, ale teraz przed nami będzie kilkanaście naprawdę bardzo trudnych, ostrych zakrętów, dużo bardziej ostrych niż te, które sobie już pokonaliśmy. Te zresztą, które pokonaliśmy, były bardzo gładkie. W następnym odcinku myślę, że pobawimy się czymś rajdowym, czymś offroadowym. Powinienem w ogóle tak robić, jak myślałem, żeby zacząć prowadzić tą serię z Forzy w ten sposób, aby raz mieć samochód właśnie na szosę, raz mieć samochód na offroady. Goni mnie Gallardo chyba? Nie. Aventador. No zobaczcie, jaka różnica, tak? Bo właśnie o tym mówiłem, jeśli chodzi o klasę S2. No tutaj samochody dobrze jakby miały tą prędkość maksymalną jednak wyższą. Około 380, 300, nawet 90 km na godzinę to jest taka bezpieczna prędkość, ale no mówię, na nie wszystkich wyścigach to się sprawdzi, tak? Tutaj też Aventador troszeczkę mnie wyścignął, ale to nie jest tak, że ja go nie mogę dogonić. Kwestia dobrego pokonywania zakrętów i naprawdę da się tą stratę bardzo szybko odrobić. Aventador ma taką przewagę, że ma napęd na 4 koła, więc nie zdarzy mu się to, co mi teraz, czyli nie zarzuci mu dupy przy wyjściu. Mówię to w kontekście nie tych botów, tego bota, który tam przede mną jedzie, który w ogóle się nie przejmuje czymś takim jak trakcja, bo on po prostu jest zaprogramowany, żeby w określonym czasie skończyć wyścig i już, tak? Mówię tutaj o was, czyli o osobach, które będą sobie tak gdzieś tam tuningowały te samochody, wybierały później do swojej jazdy. Ale jestem, kurczę, i tak zaskoczony. Mamy tu bardzo duży moment obrotowy. Na seryjnym silniku ten samochód jest świetny. Ja go będę wybierał sobie. Ja naprawdę mam wrażenie, jakbym jechał na kontroli trakcji. Wow! Viper jest to takie auto, które raczej jest ciężkie w opanowaniu. Ma bardzo dużo mocy. O tej mogłem wcześniej zredukować. Ma bardzo dużo mocy i bardzo łatwo zrywa, tak? A tutaj ja jestem w szoku. Naprawdę, bardzo fajnie się zachowuje. Przy wyjściu z zakrętu. Już na trójce praktycznie pełna trakcja jest. W klasie S2. To nie są żarty. Coś mnie tu goni. Chyba Kantarz. Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony tym autem. Kurde, muszę wam przyznać. Bierzcie go i próbujcie. O! Tutaj trochę mnie porzucało na boki. Aventadora nie wiem, czy dogonię, bo ciśnie ten bot tam z przodu bardzo mocno. A tam z tyłu Corvetta. C5 i Kantarz, Lamborghini Kantarz. Zobaczymy, czy mnie wyprzedzą, czy mają wyższą prędkość maksymalną. Coś czuję, że ten Kantarz się zbliża. Czuję go raz w prawej, raz w lewej słuchawce. Coś tam próbuje, ale jednak Viper tutaj wygrywa pod względem V-Maxa. Ale nie, Corvetta goni. Corvetta C5, patrzcie, poszła. To jest też fajne auto, ta Corvetta. Też bardzo fajnie trzyma się drogi. Ostatnio ją sobie tuningowałem. Super bryka. To też ciekawe, bo w Forzie Horizon 2 też był to samochód bardzo przyczepny i bardzo przyjemny w prowadzeniu. Nawet po jakichś tam delikatnych zmianach. No i teraz na pełnym gazie spróbuję. Bardzo ładnie. Widzieliście to, jak podgoniłem Corvettę na zakręcie? Na pełnym gazie.
Teraz Aventadora. No i tu Aventador powinien mi rozwalić na pewno 4 koła, ma nie, gdzieś tam został z tyłu, dajcie spokój. O kurde, tutaj dwa okrążenia są. No shit. To ja to chyba robiłem. Oh my god, no to jedziemy jeszcze jedno. Zobaczymy, czy mnie ten Aventador podgoni. No to zobaczymy, ile za dwa okrążenia będzie kasy. Koniec drugiego okrążenia, poszło mi sporo lepiej niż pierwsze, dlatego, że już zdążyłem się przyzwyczaić do tego samochodu, no i też przypomnieć sobie dokładnie te zakręty wszystkie tutaj w Forzie, na tym wyścigu. I zobaczymy, ile kasy uda się zdobyć, na pewno dużo. Liczę gdzieś na 300 tysięcy. Była opcja uruchom ponownie. 20 minut jazdy. Około. Zaraz zobaczymy ile. No i taka, zobaczcie, samochód Horizon 86 tysięcy dostajemy, czyli podwójne pierwsze miejsce. Tak jakbyśmy przejechali to jeszcze raz. Także bardzo, bardzo dużo kasy. 283 tysiące kredytów, także dużo. No i umiejętności 24, czysta jazda 12 tylko. O kurde. Premia z kilka poziomów wbije chyba. No. Jeszcze premia zespół, nie wiem za co to w sumie. Dwa poziomy wbiłem. I will spiny. Noble M600 do wygrania. Bardzo fajny vibe. No nie! Wy mi przynosicie jakiegoś farta. Jedna osoba na live pisała, żebym tego Nobla koniecznie przetestował. Ja pierdziło, to jest też dobre auto, widziałem jak mi ktoś objeżdżał tym. Ale Viper jest niezły, kurczę, udało mi się ten tuning. Nie jest... w przyspieszeniu czegoś jeszcze brakuje. W klasie S2 jest tak nie najlepiej. Więc powinniście się zastanowić nad tą V12, czy to instalować, czy nie. No, jak dla mnie troszeczkę to przyspieszenie jest za słabe. Ale z drugiej strony jak skrócę biegi, to znowu ta prędkość maksymalna spadnie trochę. I w klasie S2, no jednak... Dobrze jest mieć trochę więcej jak 330 km na godzinę na budziku, tak? Bo może być z tym problem. Dużo daje tutaj docisk, bardzo dużo. Samochód sporo lepiej się prowadzi, jak już sobie zwiększymy ten docisk i jest niesamowity wręcz. Jeszcze tylko wylosujemy sobie wheel spin, bo tutaj mam jeden, tak. O, Viper ACR, tylko ten zwykły, to nie jest Horizon Edition, a ta wersja Horizon jest świetna. O, proszę. Tureno. Odbierz nagrodę. To jest taka Toyota Corolla, nie? Tylko, że Tureno. A nie wiem w sumie, czym te wersje się różnią między sobą. To jest jakaś inna nazwa tej samej budy. Czy to jakaś może inna wersja silnikowa, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej... Ten samochód też jest możliwy do złożenia, czy jest model tego auta w skali 1 do 24 możliwy do sklejenia. Także nie ma na przykład Corolli, a jest Tureno. Nie wiem, czy te wersje się różnią, ale jak wiecie, to możecie napisać w komentarzach.
No i jeszcze byśmy sprawdzili tego Nobla, jak to wygląda. No i mamy go tutaj. Klasa S2 na starcie, 921 punktów, to jest poważna sprawa. Zobaczcie gnoja. Nic nie wiem o tej marce, ani o tym samochodzie. Wiem, że Nobul pracował przy Arlinerze, Husarli, polskim samochodzie supersportowym. Hipersamochodzie. Tak to wygląda w środku. Silnik umiejscowiony przed tylną osią. Także powinien być samochód naprawdę bardzo dobrze wyważony. Ciekawe, jaki hałas dobiega z tyłu. W sensie, jak to jest w ogóle mieć silnik za sobą? Nie? Przeważnie ten silnik gdzieś tam drży i buczy z przodu. Ja jestem przyzwyczajony do takich aut. Wsiąść do takiego Lamborghini, mieć silnik z tyłu i ci wszystko za plecami tam drży, jak dodajesz gazu. To musi być ciekawe. No i widziałem, że ten samochód tutaj w Fordzie też całkiem niezły jest. Ludzie wymiatają nim. Kilka razy skopał mi dupę, więc będzie trzeba go przetestować. Koniecznie. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Dodge Viper ACR, wersja Horizon Edition przetestowana. Dużo hajsu można dzięki takim samochodom zdobyć. Trzymajcie się i do następnego, na razie. Pa, pa.